Witajcie serdecznie. Dzisiaj drugi dzień zeznań John'ego. Także przejdźmy. Dzień dobry, panie Depp. Dzień dobry. Wczoraj opowiedziałeś nam trochę o początkach twojego związku z panną Heard. Kiedy zachowanie panny Heard w stosunku do ciebie zaczęło się zmieniać? Tak jak powiedziałem wczoraj, były pewne wskazówki związane z, jak to było w przypadku butów, że je zdjąłem i złamałem jej rutynę. Jej usposobienie, czy też jej sposób, w jaki zaczęła do mnie mówić. Myślę, że pierwsza rzecz zaczęła się ujawniać i to był ja nagle myliłem się na temat wszystkiego. Jeśli coś powiedziałem, co było mi znane w jakimś temacie, który był mi znany, dla przykładu, jeśli pracowałem, gdzie odrąbałem dobre 30 centymetrów, nagle byłem tym, który się myli. A tak poza tym, jeśli zacząłeś starać się wytłumaczyć i sprostować coś, jakiś problem, nieporozumienie, to wtedy zaczynało się to nasilać. Natomiast panna Heard nie mogła się mylić nigdy w życiu. Nie mogła być w błędzie. Po prostu to się nie zdarzało. Zatem te małe rzeczy podkopujące moje poczucie wartości i one by to zaczęło się od pewnego rodzaju poniżania, wyzwisk, besztania, by zrobić ze mnie głupca. I to się wzmagało aż do pełnej skali kłótni. Na początku, podczas takiej jednej kłótni, kiedy to jedna osoba wtyka swoje racje w debacie lub kłótni o coś, by na siłę starać się udowodnić swoje racje. I kiedy to eskaluje, ciężko to wytłumaczyć, ale kiedy kłótnia zaczyna się tu, potem toczy się wokół i staje się jakby kręgiem sama z siebie, więc cofasz się tak naprawdę do jej początku, a nawet jest większa na tym początku niż była i nadal kręci się w kółko. I nie ma tam drogi wejścia lub wyjścia. Jeśli jest dialog pomiędzy dwoma osobami, oboje potrzebują wypowiedzieć się. Ale tam nie było takich słów, które by pasowały. To był pewien rodzaj szybkiego zapłonu. Pewnego rodzaju niekończąca się parada obelg. I wiecie, patrzenie na mnie, jakbym był jakimś głupcem, a ja nie potrafiłem. Byłem, to pewna trudność w moim umyśle i oczywiście w moim sercu z radzeniem sobie z tą zaporą. Po części byłem zmieszany faktem, że jak bardzo młoda była wtedy na te różne kłótnie, była w połowie dwudziestki, w końcu 20 lat, wkraczała w trzydziestkę. I nie mogłem zrozumieć, jak dotarłem z miejsca, w którym byłem, na początku mojego życia,
pracując przeszło 30 lat, robiąc te rzeczy w branży filmowej, to było zdumiewające, jak bardzo myliłem się co do wszystkiego, czego doświadczyłem w związku z filmem i z branżą filmową, czy w związku ogólnie z moim życiem. Wiecie, to było jak... Byłem jak nieupoważniony do tego, by mieć rację, by zabrać głos. Więc w pewnym momencie, kiedy to dochodzi do twojej głowy, powoli zaczynasz uświadamiać sobie, że jesteś w związku ze swoją matką w pewnym sensie. Wiem, że to brzmi perwersyjnie i niedorzecznie, ale faktem jest, że pewni ludzie szukają słabości w innych. Mówi się o skali pewnej, skali wrażliwości. I kiedy powiesz tej osobie o swoim życiu i o tym, przez co musiałeś przejść, czy przez co przeszedłeś, będąc w związku, część tego staje się jak amunicja, jak ze strony panny Heard. Albo werbalne dziesiątkowanie mnie, albo wywoływanie u mnie poczucia lawinowej dezorientacji i depresji. I cóż, to nie jest fajny dzień, to nie jest nawet fajny tydzień ani miesiąc, kiedy stale ktoś ci mówi, jak bardzo jesteś w błędzie na temat tego czy tamtego, jakim idiotą jesteś, czy cokolwiek. To po prostu... A potem to narasta. Narasta, aż staje się niekończącym się cyklem. Więc jak tylko to rozwinęło się i dalej narastało, ja wszedłem prosto w to, czego nauczyłem się w młodości, a co było usunięciem siebie z danej sytuacji. By to nie mogło być dalej kontynuowane. Bo jest pewna granica, jaką twoje uszy mogą znieść, a więcej sprawi, że nie będziesz już mógł zapomnieć. Więc usuwałem się z takich sytuacji, jak to robiłem w dzieciństwie, na ile to było tylko możliwe. Bo z pewnością nie wierzyłem, że istnieje jakakolwiek potrzeba dla tych różnych tematów do kłótni, które pojawiały się i które bardzo szybko przechodziły w coś większego, rozrastały się błyskawicznie. To było, jakbyś był przypięty do ściany i musiał tego słuchać i znosić, więc znalazłem ten jeden sposób, aby mieć spokój, czyli spróbować wyjść. Jeśli nie pozwoliła mi wyjść, był taki czas, kiedy po prostu szedłem i zamykałem się, wiecie, w łazience, czy gdziekolwiek, gdzie nie mogłaby od tak sobie wejść. I tak właśnie było, stale, przez te lata. Co mogłoby się zadziać, kiedy kłótnie nasilały się, a ty nie poszedłbyś się schować w łazience? Przepraszam, co mogłoby się stać? Cóż, jeśli by nadal rosło, gdybym próbował przedstawić moją wersję wydarzeń,
present my version or my side of the story. Kiedy ktoś się do ciebie zbliża w pewien sposób. Cóż, kiedy ktoś zbliża się do ciebie w złości i z nienawiścią, to wygląda jak czysta nienawiść w stosunku do mnie. Gdybym nadal próbował tłumaczyć, tak naprawdę byłem pewien, że to przerodzi się w coś więcej, w przemoc. I częstokroć tak właśnie było. Czasami tak było. Użyłeś słowa przemoc. Do czego konkretnie się ono odnosi? Panna Heard w wyniku frustracji, wściekłości i gniewie mogłaby mnie zaatakować. Mogłaby zacząć od spoliczkowania mnie, mogłoby zacząć się od popchnięcia mnie, mogłoby zacząć się od rzucenia pilotem od telewizora w moją głowę. To mogłoby być rzucenie kieliszkiem wina w moją twarz. Ale w sumie to była rosnąca lista tego, co mogłoby się stać. Tak jak powiedziałem, moje osobiste doświadczenie, które przekazałem pannie Heard, te rzeczy były, te fakty zostały wykorzystane przeciwko mnie jako broń. Zwłaszcza kiedy, wiecie, kiedy chodziło o moje dzieci. Więc byłem... To nie było wcale potrzebne. Po prostu to nie było potrzebne. Pewna granica została sporo przekroczona. Nie było już żadnej granicy. Wspomniałeś, że panna Heard wykorzystywała to, co o sobie mówiłeś, przeciwko tobie jako broń. Czy możesz to wyjaśnić bardziej? Znaczy, opowiadałem o tym już wcześniej w wielu wywiadach, ale z pewnością w życiu jeśli mam jakieś ambicje i te ambicje są związane z branżą Hollywood, staje się to bardzo, tak ogólnie brzmi, jak niezbyt pochlebne słowo w pewnym sensie. Gdyż ten cel, ta ambicja znaczy, chcę być sławny za wszelką cenę, nie obchodzą mnie koszty, chcę być po prostu sławny. To jedna rzecz, to jedna część tego jakby. Jeśli jesteś głodny sławy, czy masz taką potrzebę, lub jesteś już w drodze do tego, prezentując to, co umiesz, to dla mnie jest tylko drogą dojścia do sławy. Dla mnie osobiście sława ma zupełnie inne znaczenie. Ja tak do tego nie podchodziłem. Ja byłem bardziej, znaczy przede wszystkim jedyną ambicją, jaką kiedykolwiek miałem w życiu, oczywiście poza tą najwcześniejszą w dzieciństwie, i ta kolejna brzmiała być dobrym rodzicem. By być świetnym ojcem, by być najlepszym ojcem, jakim mogę być. I było kilka okazji, kiedy panna Heard mówiła, jakim to złym ojcem jestem. I że nie mam pojęcia, jak wychować dzieci. I znów spadało to do tej samej kategorii, co wcześniej. Nie potrafiłem zrozumieć, jak w wieku 52 lat, czy ile tam wtedy miałem, mogłem się aż tak mylić na temat wszystkiego. Znaczy, kiedy przebywasz jakąś drogę, to uczysz się tej drogi. Ale tu to nie jest ważne. To droga jest ważna.
Bo nie wiemy dokładnie, co się wydarzy w ciągu kolejnych 10 lat. To nie wiemy tego. Więc ja skupiam uwagę na drogę. Na to zwracam uwagę. I próbuję spędzić tak dużo czasu, jak to tylko możliwe z moimi dziećmi. Nawet to mogłoby pannę Heard posłać w gigantyczny ciąg, gdzie bardzo ciężko było mi uwolnić się z tego, by jednak zobaczyć moje dzieci, spędzić czas z moimi dziećmi, bo ona musiała mieć mnie przy sobie cały czas, na własność. Dla własnej potrzeby. Ja to było coś, co kiedy zdasz sobie sprawę w końcu, co się tak naprawdę dzieje, że są problemy pomiędzy twoimi dziećmi a nią, sytuacja zaczyna wyglądać dość groźnie, a nawet strasznie. I nie byłem przygotowany na to, by znieść, by usłyszeć te słowa. Jesteś złym ojcem, jesteś okropnym ojcem, jesteś strasznym ojcem. Więc kiedy weźmiesz cokolwiek z tego do siebie, część serca zacznie się zamykać, jak zakręca się zawór, bo nie jesteś już w stanie słuchać tego więcej. I wiesz, że to nieprawda. To jest jak ta sieć, która cię oplata, by cię poszatkować, zdołować, by poniżyć cię, by zanieść cię w miejsce, w którym możesz zacząć wątpić, czy wszystko jest z tobą dobrze. I jest tyle rzeczy nie tak z tobą. Jest też dużo nie tak z wieloma innymi ludźmi. Ale w tych wszystkich sytuacjach moim głównym celem było wycofać się, bo uważałem, że w życiu najważniejsze jest wybranie takiej bitwy, jaką chcesz prowadzić. Jeśli masz do wyboru bitwę, w której trzeba walczyć, to niezwykle ważne jest, by umieć sobie z nią poradzić. Ale drobne obelgi i szczeniackie zagrania, to znęcanie, jeśli wolicie, żeby tak to nazwać, to już było za dużo do zniesienia. Więc dlaczego zostałeś z panną Heard po tym, jak doświadczyłeś od niej tego typu zachowań? To było bardzo skomplikowane, by odpowiedzieć. Mogę tylko powiedzieć, że przetrwałem to, przez to wszystko. I jestem pewien, że jest to w jakiś sposób związane z moim ojcem, który sam pozostawał jak stoik, kiedy matka byłaby w stanie zatłuc go na śmierć. Jestem pewien, że to nie miało dużo wspólnego z moim wspaniałym, pięknym 14-15-letnim związkiem z Vanessą, matką moich dzieci. Wychowywanie tych dzieci było, nie interesowało mnie bycie, wiecie, słowa, które używały, a których nie lubię, celebrytą, czy artystą rozrywkowym, czy sławną osobą. To dziwne słowo, bo nigdy tak siebie nie postrzegałem. Ja pracowałem w gazowni, na budowie, przy nadrukach na koszulki, przy wykopach. Wiecie, miałem wiele różnych prac wcześniej. Więc byłem w stanie żyć po dwóch tak różnych stronach. Wiem dobrze, jak to jest być na dole i wiem też, jak to jest być na szczycie. I w tym właśnie kierunku moje życie poszło, w kierunku szczytu, ale
To nie jest... Ja nie, znowu, to byłoby czystą głupotą, jeśli bym siedząc tutaj jako aktor, który miał naprawdę bardzo dużo szczęścia przez te wszystkie lata, mogę tylko powiedzieć, że to szczęście w pewnym sensie, że to jest tak, jak ktoś wręcza ci piłkę na początku, a ty z nią biegniesz. I biegniesz tak daleko, jak tylko możesz, zanim nie zostaniesz zaatakowany. Więc to, co zawsze robię, to... Ale to, co się dzieje, to słowo. Kiedy słowo celebryta lub, jeśli jesteś, jak to mówią, że jesteś osobą publiczną, o to właśnie mi chodziło. Celebryta czy osoba publiczna, znów. Nie to, że narzekam, ale są rzeczy, które są niezwykle niekomfortowe. I można powiedzieć, że w tym momencie każdy może powiedzieć cokolwiek, co zechce o tobie. I to zdarzało się także wobec mnie w ciągu tych 36 lat, czy nawet więcej, że różne rzeczy mogą być wydrukowane w gazecie, całkowicie nieprawdziwe, i to nawet przedwcześnie. Więc to jest to miejsce, gdzie te przywileje, tak myślę, tak to się mówi, przywileje celebrytów, to tam jest. To właśnie tam wtyka się je w twoje życie. Bo to jedne z tych sytuacji, kiedy twoje ramiona są za krótkie, by zawalczyć z jakąś potęgą, wiecie. Jest ich dużo. Taka norma w tym świecie. Więc tak, nie wiem, czym się kierowała. Czy to była jakaś forma zazdrości, czy jakaś forma być może po prostu nienawiści. Nie wiem. Ale w żadnym wypadku podstawa i narastanie tych codziennych kłótni to było po prostu niepotrzebne. To nie było pomocne w żaden sposób w naszej relacji. Nie pomagało tej relacji. Nie miało na celu pomaganie. To było jej pożywką, jej potrzebą konfliktu. To stanowi potrzebę konfliktu, który jest potrzebą przemocy. Wybucha z niczego. I to jedno, czego się nauczyłem, by poradzić sobie z tym, to było dokładnie to, co robiłem jako dziecko. Wycofanie. Po prostu zrobienie kroku do tyłu. Powiedziałem jej, potrzebujemy się oddalić od siebie. Chociażby na godzinę, dzień, cokolwiek, bo to nie może dalej trwać. Nikt nie może tak żyć. Dlaczego zostałem? Zostałem, bo tak myślę, mój ojciec został. Przypuszczam, że trwałem w związku z Vanessą i to zostało utracone. I nie. Nie chciałem zawieść. Chciałem, by to działało. Pomyślałem, że mógłbym jej pomóc. Pomyślałem, że mógłbym zabrać ją ze sobą. Bo ta Amber Heard, którą znałem przez pierwszy rok czy półtora, nie była tą. Nie była tą. Nagle stała się przeciwnikiem. To nie była ta sama moja dziewczyna. To był, stała się moim przeciwnikiem. I wszystko, co tylko zrobiłem, jej nie pasowało. To nie było. Nie akceptowała tego. Więc zostałem, bo oczywiście nie chciałem zawieść. Nie chciałem nikogo zranić. Szczególnie panny Heard. Nie chciałem złamać jej serca.
Bardzo dobrze pamiętam, jak mój ojciec odszedł, a moja matka, Betty Sue, podjęła pierwszą próbę samobójczą. Wtedy, kiedy się obudziłem i ta wizja wspomnienia w mojej głowie, bo to był bezpośredni rezultat odejścia mojego ojca, Panna Heard, rozmawiałem kilka razy z nią o samobójstwach i to również był czynnik, który tkwi gdzieś z tyłu głowy i sprawia, że boisz się, bo gdybym odszedł, próbowałem kilka razy odejść. Ona, wiecie, zatrzymywała mnie przy windzie z ochroniarzem, płacząc, krzycząc, wiecie, mówiąc: nie mogę bez ciebie żyć, umrę. A ty musisz wydostać się z tej sytuacji. Kilka razy tak było, że uciekłem i udałem się do mojego domu. Przybyłem do mojego domu, a 5 minut później okazywałoby się, że ona przyjechała za tobą. Nie pamiętam, jaki wtedy miała samochód, ale przyjechałaby w koszuli nocnej, krzycząc z parkingu naprzeciwko mojego domu, krzycząc pod niebiosa. I to było o jakiejś 4 czy 3 nad ranem. To było niedorzeczne. To było jak utrata kontroli. Czy nadszedł czas, że ty i panna Hertz zaczęliście nagrywać wasze kłótnie? Tak. Faktem jest, że ja byłem pierwszy z nas, który nagrał rozmowę. I z tego powodu, że ona w nocy poprzedzającej to nagranie powiedziała coś, co było poniżającym, z wymyślaniem i obelgami. To były takie ukłucia. Ukłucia i cokolwiek, co miałoby sprawić, żebym poczuł się mały i jak nikt. Więc pomyślałem, że nagram kolejną rozmowę i powiedziałem jej o tym. Zamierzam nas nagrać. Wezmę telefon i nas nagram, bo chcę, byś usłyszała dzień później, co do mnie powiedziałaś. Bo by zaprzeczyła, że powiedziała coś takiego, mówiąc: o czym ty mówisz? Wiecie, to miało być takie nierzeczywiste. Ona totalnie zaprzeczała konkretnym słowom, które mi powiedziała prosto w twarz. W nienawiści i w przemocowy sposób. A ona zaprzeczała temu, więc powiedziałem jej, że zamierzam nas nagrywać i zrobiłem to. Nagraliśmy rozmowę, kiedy pierwszy raz została nagrana ta rozmowa. No nie była aż tak ostra, ale ona była, cóż, było jasne, że ona grała pod nagranie, bo wiedziała, że nagrywa, więc to była kolejna wskazówka, że coś tu, jak to mówią, lekko gnije w Danii, czyli że coś jest nie tak. Co panna Hertz powiedziała na to, że nagrywasz wasze rozmowy? Na początku powiedziała: dobrze, nagrywaj. Czy to uległo zmianie? Nie. Potem ona zaczęła nagrywać, ale ukradkowo. Bez uprzedzenia, bez powiedzenia mi, że coś nagrywa, co jest ogólnie w porządku, no ale nie do końca, jeśli wiecie, o co mi chodzi.
Nawet na tych nagraniach nie widać, żebym znalazł się już w takim momencie, w którym bym który bym przeszedł, jakby przełączył się w kogoś innego. Ona natomiast używała na to określenia potwór. Nigdy nie włączyłem się na przemoc. Przemoc jest czymś niepotrzebnym. Po co miałbyś uderzać kogokolwiek, kiedy chcesz? Chcesz tylko, by podzielił twoje zdanie? Moim zdaniem to nie działa. Panie Depp, wspomniałeś określenie potwór i myślę, że słyszeliśmy już o tym w przemowie początkowej. Co dla ciebie oznacza to określenie? Określenie potwór odnosi się do mnie. Wiecie, na początku używała różnych słów, by wyjaśnić tę samą rzecz. Ona użyłaby wtedy, wiecie, słowa na przykład demon, demony, że moje demony ujawniają się, że zauważyła we mnie wielką zmianę w moim usposobieniu lub w agresywności, w agresywnym charakterze, czy ona by powiedziała, że demony ujawniły się i przejęły kontrolę nade mną i tego typu rzeczy. Nie pamiętam dokładnie, w jaki sposób potwór ujawnił się, ale to słowo utkwiło mi i zostało doskonale aż po dziś dzień. Myślę, że ten potwór istniał tylko w umyśle panny Heard. Był jej ogromnym... Tutaj adwokat Amber wnosi sprzeciw, że to jest założenie Johnego, co oznaczał potwór w umyśle panny Heard, że to nieistotne, brak podstaw. To adwokat Johnego, proszę pozwolić, że zadam inne pytanie. Sędzia podtrzymała sprzeciw, proszę dalej. Kiedy używam określenia potwór z panną Heard, tylko po to, by ją udobruchać. Właśnie adwokat Johnego zadała pytanie mu jeszcze raz. Kiedy używasz określenia potwór? Do czego je odnosisz w rozmowach z panną Heard? Czyli Johnny zaczął, że kiedy używa określenia potwór z panną Heard, to tylko po to, by ją udobruchać. Gdy odnosiła się do mnie jako potwora, nie było szans, bym mógł po prostu usiąść i przejść przez te 45 minut kłótni na temat, wiecie, jesteś potworem, nie jesteś, nie jestem, jesteś potworem, nie, nie jestem, jesteś potworem, nie, nie jestem. To było niemożliwe, więc co robić? Możesz zaakceptować jej język, zaakceptować, co słowo, które używa, znaczy. I wtedy używasz tego słowa, by uspokoić ją. Więc to mogło w końcu uspokoić część, jakby część agresji. Mogło zmniejszyć ataki, wiecie. Wyjaśniając znaczenie słowa potwór, było dla mnie... Znaczy ona... Ona mówiła mi wiele razy, że potwór był tylko ze mną. Tylko ze mną, kiedy zażywałem narkotyki i piłem alkohol. Ale nawet kiedy byłem trzeźwy, jak zimny głaz, bez alkoholu i bez żadnych składników narkotycznych w lekach, które brałem, określenie potwór nadal było używane. Kiedy ona oskarżyła mnie o bycie na haju od kokainy, czy wiecie, od picia różnego rodzaju, picia jak
jakbym był w pewnym rodzaju, jakbym był pewnego rodzaju XIX-wiecznym marynarzem, to było słowo, które mi przypisała. Ale to było tylko w jej umyśle, nie w moim. I tutaj przerwę, dlatego że to jest bardzo ciekawe, jak te ich zdania różnią się, ponieważ Johnny tak jak powiedział, że to jakby to słowo potwór wymyśliła Amber na określenie tej jego części osobowości, która jakby z niego wychodzi, kiedy jest pod wpływem narkotyków czy alkoholu. Natomiast Amber w swoich pierwszych zeznaniach, kiedy została zapytana, kiedy pierwszy raz Johnny użył wobec niej przemocy, to opowiedziała o sytuacji, kiedy siedzieli razem z Johnnym na kanapie naprzeciwko siebie i to był taki zwyczajny, popołudniowy relaks. Mieli kieliszki wina, popijali sobie to wino, rozmawiali spokojnie i Amber mówiła, że zapytała Johnnego o jego tatuaż i tutaj też w dalszej części przesłuchania będzie o tej sytuacji. I tu chodzi o tatuaż, który Johnny sobie w młodości zrobił, kiedy zaczynał być aktorem i zakochał się w aktorce Winonie Ryder. On z nią grał w tym filmie Edward Nożycoręki. No i oni się zakochali w sobie, byli parą przez kilka lat i Johnny na ramieniu zrobił sobie tatuaż Winona Forever, czyli Winona na zawsze, takie miłosne wyznanie. No natomiast po kilku latach ten związek się rozpadł i Johnny przerobił ten tatuaż Wino Forever, czyli z imienia Winona zrobił Wino, czyli wino, czyli jakby wino na zawsze. No i Amber właśnie zapytała o ten tatuaż, co to za tatuaż i że zaczęła się jakby śmiać tak jakby z tego, bo on jej powiedział, że to jest wino na zawsze i ona jakby zaczęła się z tego śmiać, ale w takim sensie, że uznała, myślała, że on sobie żartuje. No i wtedy podobno Johnny ją uderzył, spoliczkował pierwszy raz. I spoliczkował ją jeszcze wtedy dwa razy i wtedy ona opowiadała, że jakby ona była gdzieś siedziała na brzegu kanapy i że aż spadła z tej kanapy w wyniku tych uderzeń. I mówiła, że jak wstała, podniosła się z kanapy, to zobaczyła, że Johnny płacze, stoi i płacze i że on wtedy pierwszy raz użył tego słowa, czyli powiedział, że to ten potwór ze mnie wyszedł znowu, że przepraszał, że myślał, że już ten potwór nigdy nie wyjdzie, i no ale wyszedł znowu teraz. Także tu myślę, że jest to ważne, żeby to przywołać, to co Amber powiedziała, jak te dwie wersje różnią się, no bo dla Johnego to Amber sobie wymyśliła gdzieś tam, że jakiś potwór w nim jest. Także przejdźmy do kolejnego pytania. Jaki wpływ miał związek z panią Heard na branie przez ciebie używek? Cóż. Dla przykładu, kiedy jechaliśmy gdzieś, wiecie, kiedy podróżujesz, jeśli jesteś na trasie dotyczącej czy to spotkań prasowych, czy kręcisz film i zatrzymujesz się w hotelach, tego typu rzeczy. Zawsze musisz zdobyć inne lub musieliśmy zawsze mieć zabukowany dodatkowy pokój, żebym był w stanie do niego uciec. Więc nie musiałem wtedy zamykać się w kolejnej łazience. I to cię tak naprawdę załamuje. To nieustanne gadanie załamuje cię i wiecie, część ciebie mówi. Słuchaj, jeśli zostanę oskarżony o to, równie dobrze mogę to zrobić. Wyjdzie na jedno, ale to nigdy nie zostało przekroczone. To nigdy moje nadużywanie pewnych substancji czy picie alkoholu, który używałem czy piłem, było po raz kolejny, no było wtedy znikome.
again, purely. It's that little boy. To ten mały chłopiec we mnie, który nie chciał słuchać, czy nie chciał czuć bólu z powodu swojej matki, która zmienia go w pewnego rodzaju kłębek niepewności i bólu. Więc tak. Byłem bardziej zainspirowany przez pannę Herd, by sięgnąć po środek znieczulający. Z powodu nieustannych starć. Nie było tam, znaczy być może kilka dni tutaj i tam, ale nie było dnia, żebyś nie obudził się w oczekiwaniu, że stanie się cokolwiek, co roznieci ten ogień. I prawie jak w zegarku tak było. Więc tak, ja musiałem mieć coś, by mógł się zdystansować i zdystansować moje serce. Od tych werbalnych ataków. Musiałem mieć coś, by być w stanie utrzymać siebie przez pewien czas. Zobacz nową kolekcję Blisko Ciała od Pepco, a w niej miękkie ręczniki ze 100%. Przez pewien czas się bałem z powodu uspokajania jej, bo nie chciałem rozkołysać tej łodzi. I znów, wybierasz swoje bitwy, więc uspokojenie jej wydawało mi się być najlepszą drogą. Więc gdybym nie był w stanie uciec spod jej sprzęgieł, jak jeśli w ogóle panna Herd próbowała wspierać cię w powstrzymywaniu przed narkotykami i alkoholem? Jak prosiła cię o to? Cóż, znaczy słownie, dość jasno się wyraziła, a potem dość uparcie i brutalnie o tym ostrzegała mnie, mówiła mi, bym przestał pić. Ale picie było, zasadniczo to było picie wina z nią. Ja dla pewnych przypuszczam, że być może z młodości, nie wiem, ale zawsze miałem wysoką tolerancję na alkohol. Szczególnie na te bez spirytusu, wiecie. Miałem dość dobrą tolerancję na napoje alkoholowe i rzeczy tego typu. Ale nie było tam, nie miałem. Pracowałem z terapeutami, doradcami do spraw uzależnień od narkotyków, którzy właściwie mówili konkretne słowa do mnie, bo ja chciałem wiedzieć, czy jestem alkoholikiem. Czy jestem alkoholikiem? Czy to tylko to samo, co robiłem jako dziecko, kiedy brałem tabletki uspokajające mojej mamy? Czy mam problem z piciem? I zasadniczo sprowadzało się to do tego, że pytali, czy masz problem z alkoholem, Johnny? Tutaj adwokat Amber wnosi sprzeciw, że przytaczanie pogłosek, co lekarze mu powiedzieli. Sędzia tu, że nie jest pewna, czy użył słowa lekarze. Adwokat Amber, że myśli, że to powinno stanowić zeznanie tych lekarzy, a nie, że Johnny tutaj spekuluje. Sędzia na to, że jeżeli możecie to wyjaśnić w zeznaniu.
Tak, tutaj Johnny mówi, żeby pozwolić na kolejny sprzeciw. Adwokat teraz Johnny'ego. Jak często panna Hurd piła w twojej obecności, podczas gdy byliście w związku? Cały czas. Cóż, tak. Panna Hurd piła, zafascynowała się bardzo dobrym hiszpańskim winem o nazwie Vega Cecilia. Ona i wszyscy jej przyjaciele. I tak, to wino było. Panna Hurd mogła duszkiem wypić dwie butelki wina przez noc. To nie był dla niej żaden problem. To, co wydawało mi się dziwne, to kiedy wytrzeźwiałem cóż, byłem wolny od opiatów, od których byłem uzależniony. Od których byłem uzależniony rok czy ponad rok wcześniej, przez kilka lat. Zapytała mnie, czy przestałbym pić, by oczywiście ocalić nasz związek. Więc przestałem pić. I zawsze wydawało mi się dziwne, że wspierając mnie, bym nie pił, przecież ona sama mogłaby również przestać pić. Ale ona nie przestała. Piła tak samo nadal. Nie robiłem z tego problemu. W rzeczywistości byłem w stanie otworzyć dla niej wino, nawet otworzyć, wlać wino do kieliszka. I tak było przez wiele miesięcy, wiecie, podczas mojej trzeźwości. Tak jak powiedziałem, byłem trzeźwy przez około 18 miesięcy. Potem był czas, kiedy zostałem zapytany, czy byłbym w stanie być bez alkoholu i narkotyków, bez tego typu rzeczy, z wyjątkiem leków, które miałem przepisane. I wtedy musiałem udać się do Londynu, by wręczyć nagrodę za życiowe osiągnięcia mojemu staremu, drogiemu przyjacielowi, który był starszym człowiekiem, wspaniałym aktorem, który nazywa się Christopher Lee, był moim drogim przyjacielem. Ja byłem zaskoczony, on był zaskoczony moim pojawieniem się na scenie. Po prostu przyleciałem prosto ze Stanów. On był zaskoczony moim przybyciem, by wręczyć mu tą nagrodę. Christopher pojawił się i przyjął tą nagrodę. Poszliśmy, zabrali nas za scenę do pięknej biblioteki, gdzie my, byłem z Christopherem i jego żoną. I kelner przyszedł z trzema kieliszkami szampana. Christopher wręczył jeden swojej żonie, drugi wręczył mnie, a on miał ten kolejny. Był tam też fotograf i wiecie, kieliszki poszły w górę, by wnieść toast, a ja w swoim umyśle, w mojej głowie tylko pomyślałem, to tylko szampan, wiecie. Pomyśl trochę o toaście za Christophera i nagrodę za życiowe osiągnięcia. Więc wypiłem pół kieliszka szampana z Christopherem Lee i jego żoną. Potem natychmiast po tej ceremonii wręczania nagród zabrałem się, by podwieźć pannę Hurd i zabrać ją na obiad do restauracji. Powiedziałem jej, że wypiłem pół kieliszka szampana z Christopherem. I pomyślałem, słuchaj, to takie nietypowe dla ciebie. Siedziałeś zwykle w pawie, żłopiąc kufel z jadem węża, czy Guinnessa, czy drinka, Jägermeister, czy... No tutaj, słuchajcie, Johnny wymienia rodzaje alkoholi i jad węża, być może, że jest to jakaś nazwa drinka, natomiast tak dla ciekawostki, w Anglii jest bardzo popularna firma, tak jak u nas, Żubr,
czy z tego typu rzeczy, to w Anglii jest Guinness. Jest to bardzo, bardzo popularna firma z bardzo starą już tradycją. I drink Jägermeister jest to niemiecki likier. Dobra. W tamtym momencie nie było nawet potrzebne, by zakopać jakieś uczucie czy emocje, czy znieczulić się. To było dosłownie po prostu okazja do świętowania dla Christophera i powiedziałem jej: dobrze się bawiłem, wiecie. Nadarzyła się okazja do świętowania, pijając troszkę prawdziwego szampana. I to była moja wdzięczność dla niego. Poza tym jestem fascynatem wina, tworzenia wina przez wiele lat i nie widziałem nic złego w tym. Powiedziałem, że chętnie skosztuję kieliszka wina w czasie, gdy siedziała tam, kiedy ona też siedziała z kieliszkiem wina. I ona, byliśmy w restauracji i ona totalnie tego nie dostrzegła. Podniosła się i szturmem poszła do ubikacji dla kobiet. Powiedziałem mojej ochronie i kierowcy, powiedziałem: myślę, że już musimy wyjść. Więc zamierzam wyjść, więc opuściliśmy restaurację i wróciliśmy do domu. I sama moja sugestia wypicia kieliszka szampana czy wypicia jednego lub dwóch kieliszków wina, ona po prostu dostała na to apopleksji. Ona zaczęła tak mówić znowu, że byłem słaby, byłem totalnie rozbity, byłem alkoholikiem, że zamierzałem wszystko zrujnować. No, aha, dobra, reklamy, także chwilka i wracamy do John'ego. Może twoje stawy się zastały. Weź kolagę. Wiecie, moje dzieci, twoje dzieci nie będą z ciebie dumne. Nie mogę znieść tego, co sobie robisz. Tak mówiła. Więc w tym momencie powiedziałem do niej: okej, posłuchaj, co powiesz na to? Chcesz? Chciałabyś mnie wspierać w tym, bym nie pił? Nigdy wcześniej o to nie prosiłem. Przestań ty pić. Co ty na to, by zacząć być trzeźwą i dzielić trzeźwość ze mną, by mnie wspierać i pomóc przejść przez to? Co ona na to odpowiedziała? Nie. Nie. Powiedziała nie. Powiedziała, że to nie ona ma problem. Ale ja nigdy nie byłem uzależniona od alkoholu. Nie mam tego problemu. Jak często widywałeś pannę Heard biorącą narkotyki w twojej obecności? Kilka razy. Jakie to były narkotyki? Zawsze bardzo lubiła MDM, czyli ekstazy i grzybki. Miała też pewne leki, które już brała wcześniej. Jeden z nich, w szczególności nazwa, była związana z szybkością, czyli speed. Jeśli chcecie, to... Ale no, nie jestem przekonany, czy mogę wymienić nazwę. Nie, to nie jest istotne. Jak często widziałeś pannę Heard biorącą MDM? Cóż, kilkanaście razy, 20 razy, wiecie, na przestrzeni lat, w ciągu tych lat. A co z grzybkami? Grzybki trochę rzadziej. Grzybki najprawdopodobniej 6-7 razy.
Panie Depp, czy przypomina pan sobie na początku procesu mowę początkową adwokata panny Heard, który wspomniał, że podobno uderzyłeś pannę Heard w odpowiedzi na jej komentarz o twoim tatuażu? Tak, pamiętam. Jaka jest twoja odpowiedź na to? To się nigdy nie wydarzyło. Nigdy nie uderzyłem panny Heard. Jak powiedziałem wczoraj, nigdy nie uderzyłem panny Heard i nigdy nie uderzyłem żadnej kobiety w całym moim życiu. Na pewno nie uderzę kobiety, jeśli ona zacznie się nabijać z jednego z moich tatuaży. To tak, jakby się zaczęło przeglądać czyjś dziennik i dostrzegło rzeczy, które ci się nie podobają. Wspomniała. No cóż, nie było takiego zdarzenia, kłótni, kiedy sprawy związane z tatuażami były wyciągane wiele razy. Znaczy, naprawdę niewiele mogłem zrobić. Zawsze myślałem, że moje ciało jest jak dziennik. Jeśli zaznaczysz jakieś doświadczenie, zaznaczysz życiowe doświadczenie, dla przykładu, kiedy moje pierwsze dziecko się urodziło, wytatuowałem jej imię w okolicach serca, bo w tym miejscu jej malutka główka spoczywała, kiedy ją usypiałem. Zaznaczyłem też urodziny mojego chłopca, też robiąc sobie tatuaż. Więc nikt nie potrafi odnieść się lub nikt nie powinien wracać i przerabiać swoich dzienników. Dlaczego miałbym reagować aż tak wielką obrazą wobec kogoś, kto ma ubaw z mojego tatuażu? Ten zarzut nie ma dla mnie najmniejszego sensu, jakiegokolwiek. Czy jeszcze z jakimś innym twoim tatuażem panna Heard miała problem? Cóż, ten właśnie jeden tatuaż, który mam tutaj, który miał pierwotnie napis Winona Forever. Winona była moją dziewczyną i byliśmy razem przez kilka lat. Chodzi o Winonę Ryder. Kiedy zerwaliśmy, cóż, zerwaliśmy, no i co teraz z tym tatuażem? Zatem wróciłem do mojego dziennika i przerobiłem go w pewnym stopniu. Wyjąłem ostatnie dwa listy i przerobiłem na Wino Forever, czyli wino na zawsze. Po prostu pomyślałem, że to był znów. Przechodząc przez ból z humorem. Ten humor wkracza w to w pewnym momencie, w ten ból. I to jest sposób, w jaki wygrywasz z tym bólem w swoim umyśle. Więc myślę czasami w sposób abstrakcyjny i w tym sensie, więc zmieniłem ten napis na Wino Forever, wino na zawsze. Wszystkie inne tatuaże, cóż, ona bardzo zachęcała mnie. Do zrobienia tatuażu z nią, z jej imieniem lub czymś takim. A ja odczekałem chwilę, a potem tak, zrobiłem to, mam cały tatuaż z nią. I na ironię, niedługo potem wszystko zaczęło iść nie w tą stronę, co trzeba. Ale robiłem wszystko, co mogłem, by wywołać uśmiech na jej twarzy. W przeciwieństwie do tego grymasu, który miała. Potem ten atak na skutek różnych problemów
jakie widziała czy doświadczała, no mógłbym... No cóż, parę sekund, za chwilkę wracamy. Mógłbym próbować ją obudzić ze śmiechem, wiecie. Śpiewając głupie piosenki do jej ucha, kiedy ona, wiecie, generalnie próbowałem podnieść jej nastrój. Czasami działało. Wiele razy działało. Ale naprawdę próbowałem i chciałem próbować, bo... Bo jak powiedziałem, nie chciałem zawieść. I w tamtym czasie, nie zdając sobie sprawy z tego, nie rozumiejąc w pełni, z czym miałem, wybaczcie określenie, z czym musiałem się skonfrontować, nadal próbowałem. Próbowałem, ale bezskutecznie, tak. Było wręcz coraz gorzej. Panie Depp, chciałabym przejść odrobinę do przodu z czasem, do maja 2014. Czy możesz proszę powiedzieć, nad czym wtedy pracowałeś w maju 2014? Było kilka filmów, które z rzędu zrobiłem. Nie pamiętam, czy to mogłaby być część Piratów. Nie potrafię. Mordecai czy... Nie pamiętam. Czy możesz przypomnieć mi, co to był za film w maju 2014? Kręciłeś Pakt z Diabłem. A, tak. Przepraszam. Tak. O tak. Byłem, kręciłem film o tytule Pakt z Diabłem w Bostonie i panna Heard była ze mną i miałem dla filmu musiałem były tam bardzo wczesne godziny rozpoczynania zdjęć, bo miałem wiele części charakteryzacji doklejanych do twarzy i niebieskie soczewki, bym mógł przypominać tą postać. To był film na podstawie prawdziwej historii Jamesa Whittaya Bulgera, więc musiałem być gotowy dość wcześnie, by zdążyć być ucharakteryzowanym z tymi przyklejanymi częściami na twarzy. I wszystko, i żeby wszystko było gotowe, by pracować. Wtedy mogłem pracować, wiecie, cały dzień i potem na koniec nocy oni zdejmowali te części, co zajmowało, jeśli zajmowało 3 godziny, by je nałożyć, to zdjęcie ich zajmowało około 1 godziny, więc w szczycie, który mógłby być około między 14, 16 czy 17 godziną dnia pracy, wiecie, zaaplikowanie makijażu i zdjęcie tego zajmowało. Czy panna Heard zostawała z tobą przez cały czas w Bostonie, kiedy kręciłeś ten film? Tak, była. Kto jeszcze z twojej ekipy był z tobą w tym czasie? Jerry Judge. Keenan Wyatt. Steven Dutters. Nathan Holmes. Tak myślę. I wydaje mi się, że Malcolm Conley był tam również, więc miałem pomoc. Jeszcze technik dźwiękowy, ochrona. Assistance, sound technician.
security. Myślę, że to tyle. Panie Deb, usłyszeliśmy wczoraj od pana Wyatta o locie, w którym uczestniczyłeś razem z nim i panną Hertz z Bostonu do Los Angeles w marcu. O, przepraszam, w maju 2014. Czy pamiętasz to? Tak. Czy możesz, proszę, powiedzieć, ławie przysięgłych, co pamiętasz z tego szczególnego lotu? Pamiętam, że to było wciąż w trakcie kręcenia zdjęć do filmu Pakt z Diabłem, zanim zacząłem ten film Pakt z Diabłem. Moja siostra Christy i ja rozmawialiśmy o tych tabletkach Roxycodons, które... które, wiecie, to była ta małpa siedząca mi na plecach. Siostra przyszła do mnie, powiedziała, że posiada książkę doktora Kippera. Ja przeczytałem tę książkę doktora Kippera, znaczną jej część. Rozmawiałem z siostrą i wspólnie tak... I zgodziłem się na detoks, by wykopać te opiaty ze mnie. Ale w tamtym momencie nie było na to czasu, bo byłem tuż przed kręceniem filmu, więc... Kiedy pielęgniarka, to była wtedy Debbie Lloyd, kiedy przybyła do Bostonu i zapytała mnie, jaka jest twoja dawka, ile ich bierzesz na dzień? I wiecie, kto jest, wiecie, uzależniony, wiecie, pod pewnego rodzaju zamknięciem, a kluczem były właśnie przepisane dragi, bo to bardzo uzależnia, znaczy jakby żyjesz z wbudowanymi kolcami, te narkotyki nie pozwalają ci z nimi skończyć. Zapytała, cześć, ile ich bierzesz dziennie, czy jaką mam dawkę? I oczywiście jako każda uzależniona osoba i jak każdy ogłupiony narkotykami, i wiesz wtedy, jak ważne to jest, bo czujesz to żądło, kiedy ich nie ma, kiedy nie masz ich. Więc naprawdę ja zgodziłbym się na detoks. I wtedy zapytała, ile biorę. Powiedziałem jej, że oczywiście więcej biorę niż brałem wcześniej. Tylko i wyłącznie, bo jeśli jesteś w tych ramach umysłu, jedyną rzeczą, jakiej nie chcesz, to właśnie sytuacji, w jakiej nie chcesz się znaleźć, to nie mieć dostępu do rzeczy, które sprawią, to nie chodzi o odlot. One muszą sprawdzić, to sprawia, że po prostu jest ci lepiej, kiedy je weźmiesz. Bo jeśli zaczniesz odczuwać drżenie i będziesz się trząść i te, wiecie, odczuwasz te wędrówki do twojego systemu receptorów, twoje ciało masowo reaguje, a twoje receptory domagają się tego narkotyku. Jeśli nie dostarczysz go receptorom, będziesz... Wszystkie systemy sprawne, kapitanie. No cóż, za chwilę wracamy. Powiedziała, przygotowując się do wejścia, w prędkość nadświetlną. Jeśli nie dostarczysz tego receptorom, zaczniesz iść w dość okropny stan wycofania. I to może te, wiecie, może skończyć się to pewnego rodzaju napadami. Możesz dostać dość okropnych napadów, więc powiedziałem Debbie Lloyd, że potrzebuję więcej niż było potrzebne mi, by móc mieć zawsze jedną lub dwie w kieszeni, tylko na wypadek.
by nie znaleźć siebie, wiecie, w samolocie czy gdziekolwiek bez jednej w kieszeni, by zatrzymać te nieuniknione skurcze ciała i mdłości i skurcze żołądka i pewne symptomy odczuwalne w okolicach kości, drżenia, a także to jest również dość emocjonalna jazda, więc tak, ja przed lotem Amber i jej asystentka Savannah McMillan chciały, żeby je odebrać z Nowego Jorku, a potem by samolot poleciał do Bostonu, by mnie zabrać, by nas wszystkich zabrać do Los Angeles. Rozmawialiśmy w noc poprzedzającą lot. Mieliśmy kłótnię wtedy. Była zdecydowanie najbardziej nastawiona na szukała kłótni. Aktywnie szukając drogi, podżegania do kłótni ze mną. I wziąłem dwie z tych tabletek, Roxycodons. I teraz dopiero mogę powiedzieć, część z was jest pewnie doskonale świadoma tego. Opiaty są niebywale dołujące, więc jeśli masz wystarczająco opiatów w sobie, to pójdziesz zasadniczo w coś, co nazywa się drzemką. Po prostu zaśniesz, więc słyszałem, że używa się na to słowa blackout, ucieczka w ciemność. Jest zasadnicza różnica między tym popadnięciem w ciemność z powodu nałogu alkoholowego. Taka osoba spożywa tyle alkoholu, by móc nadal cokolwiek zrobić, może nadal działać, czy ustać i mówić, czy krzyknąć, zawołać, zapłakać, czy cokolwiek innego i nic z tego potem nie pamiętać. I zasadniczo wtedy robi się wiele rzeczy, za które może się wstydzić. Ale ta ucieczka w ciemność jest zupełnie innym rodzajem zwierzęcia. Opiaty zabierają cię do krainy snów. Więc przybyłem do samolotu. Nie czułem żadnego bólu i wiedziałem, że ona była gotowa na pewnego rodzaju bijatykę. A ja siadłem w samolocie i zacząłem rysować. Rysowałem w swoim zeszycie, a ona słownie zaczęła zaczepiać mnie, oskarżając i szturchając mnie, wiecie, szturchać i prowokować w sposób psychologiczny i emocjonalny. To tylko i w końcu wiecie, tak jak mój jedyną rzecz, jaką nauczyłem się, jeśli chcesz ukryć się w jakimś miejscu przed kimś, idź prosto do toalety. Więc poszedłem na koniec samolotu, złapałem poduszkę i poszedłem do toalety, zamknąłem drzwi i położyłem się na podłodze łazienki i poszedłem spać. I to, co pamiętam z reszty lotu. Przepraszam was na chwilkę. Pani Tereso, już kończę 2 minuty dosłownie. Bardzo proszę. Jak dużo alkoholu wypiłeś, jeśli cokolwiek piłeś przed tym lotem? Szczerze to nie przypominam sobie, bym cokolwiek pił przed tym lotem. Znaczy, być może kieliszek szampana, jak jest w zwyczaju.